Cześć Wam, z tej strony są Pony wraz z Diveą i dzisiaj przedstawimy Wam omówienie odcinka Królowej Stylu i Królowej Oz, czyli łącznie dwuczęściowego odcinka Bitwa Królów. Zapraszamy do oglądania! Hejka, z tej strony są wraz z Divą. Hej ludki, to Diva! Omówimy Wam dzisiaj dwuczęściowy odcinek o Królowej Stylu i Królowej Oz. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, aby wbić na wszystkie social media, zwłaszcza na grupę na Facebooku, bo swoją drogą, będąc tam, możecie wygrać nagranie odcinka ze mną. Dobra, ale już zaczynajmy omawianie. Odcinek zaczyna się tym, co mogliśmy już widzieć, czyli rozmowa Tiki wraz z Marinette na temat jej kapelusza. Jak się okazuje, jest spóźniona, jak to zwykle Mari ma w zwyczaju. Później widać mamę Chloe, jak i samą Chloe. Mari wywraca się z kapeluszem, a po małych komplikacjach w końcu Adrien wychodzi na pokaz. W tym samym czasie mama Chloe zostaje zaakumizowana przez to, że Gabriel nie chciał czegoś z nią zrobić bodajże. Okej, Pony, specjalnie dla ciebie nadgoniłam Miraculum. Diva tupnęła nóżką, bo Agrest nie pozwolił jej siedzieć w pierwszym rzędzie. Mama Chloe tupnęła nóżką. Nieważne, to się wydnie. Królowa Stylu zamienia w złote posągi większość dookoła, nawet Adriena. Za wszelką cenę próbuje ona znaleźć Gabriela, żeby się na nim zemścić. W końcu, po nieudanej walce, Biedronka używa szczęśliwego trafu i trafia do Mistrza Fu, gdzie, okazuje się, przesiaduje u niego plag. W końcu Marinette wybiera Miraculum Pszczoły i chce je dać Ali, tyle że Królowa Stylu wyprzedza ją i zamienia Ali w złoty posąg, a Mari gubi Miraculum. Kiedy mama Chloe chce zamienić Biedronkę w złoty posąg, zjawia się plak i używając kataklizmu niszczy wieżę Eiffla i wszystko dookoła przy okazji. Wszystko na szczęście kończy się szczęśliwie, a Marinette wraz z plagiem przybijają sobie żółwika. Później Mari wraca z Adrienem na pokaz mody i przypomina sobie, że zostawiła Miraculum Pszczoły w wieży. Chce po nie wrócić, jednak widzą ją rodzice i zabierają na pokaz. Chloe znajduje Miraculum i bierze je do domu. Otwiera pudełko, wylatuje z niego polen i na tym pierwsza część odcinka się kończy. Druga część odcinka zaczyna się rozmową Gabriela do Emily, czyli mamy Adriena. Mówi jej, że zrobił wszystko, co mógł i poddaje się. Natalie go przytula, co jest swoją drogą urocze. Dalej trwa występ Adriena, kiedy to Gabriel przychodzi na pokaz i przytula go po prostu. Czerwone rurki, znaczy Gabriel wraz z mamą Chloe się godzą. Proponuje Mari wyjazd do Nowego Jorku, wraz z nią jednak Mari się waha. Chloe się bardzo denerwuje i zmienia się w królową pszczół przy wszystkich. Każdy nie rozumie, co się dzieje, oprócz Gabriela, Marii i Adriena, a Chloe ucieka. Chcąc pokazać, że jest prawdziwą bohaterką, powoduje, że pociąg, którym jedzie, ulega awarii i próbuje go zatrzymać. Mocą Chloe jest umiejętność zamrażania ludzi w czasie poprzez ukłucie ich. W końcu, kiedy Biedronka prosi królową pszczół, aby oddała jej Miraculum, ona ucieka, a Biedronka i Czarny Kot biegną za nią w pośpiechu. Chloe przemienia się w królową Oz i chce zemścić się na naszych głównych bohaterach. Pokonują ją w końcu, a blondynka się przemienia. Czarny Kot wraz z Biedroną przekonują Chloe do oddania Miraculum. Dzięki Marinette Chloe godzi się ze swoją mamą i mama Chloe postanawia, że zostanie w Paryżu. Gabriel w końcu decyduje się być dalej władcą ciem, aby odzyskać Emily, a Marinette również zostaje w Paryżu. Odcinek się kończy. Moje podsumowanie? Wow. Nieźle to twórcy rozegrali, choć spodziewałam się czegoś innego. Szkoda, że nie ma tutaj Maledictora, ale no, nie można mieć wszystkiego. Według mnie odcinek wyszedł kozacko, sam motyw, że Chloe, mimo iż była tą superbohaterką, dalej była zła, został super rozwiązany. Mogliśmy zobaczyć też mamę Adriena, co też jest super. Do końca drugiego sezonu zostało nam 5 odcinków. Frozer, Maledictor, Catalyst, Majura i jeden nie wiadomo. Nie mogę się doczekać już zakończenia sezonu i początku sezonu trzeciego, bo czuję, że będzie naprawdę epicko. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie również, by wbijać na social media, zwłaszcza na grupę. A my uciekamy i słyszymy się w następnych odcinkach. Kopytko!